Dzisiaj wielka chwila dla Fordzika. Dlaczego? Zobaczcie sami. Podjechaliśmy pod warsztat instalacji gazowych, czyli będziemy instalować LPG do naszego Forda C-Maxa. Tutaj jeśli chodzi o silnik, jest to 1.8 Duratec na łańcuszku rozrządu. Jeśli śledzicie moje odcinki i widzieliście, jakie miałem przygody z tym silnikiem, no to wiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to oczywiście zapraszam Was do zakładki wideo. Zobaczcie sobie odcinki o właśnie przygodach z C-Maxikiem. Otóż, wracając do tematu, wahałem się z tą decyzją, czy założyć do C-Maxa właśnie instalację gazową, czy też nie. Tu opinie są podzielone. Niektórzy chwalą, niektórzy mówią i odradzają. Absolutnie nie. Fordy nie znoszą instalacji gazowych. Są tam nieregulowane zawory, trzeba jeździć na regulacje dodatkowe i tak dalej. Różne problemy powstają po założeniu gazu. No w końcu skusiłem się, zaryzykowałem. Sprawdzimy, jak to wygląda. Założymy gazik, zobaczcie kilometraż, jaki jest aktualnie. Zobaczymy, jak to będzie przy pierwszych przejazdach, jak będzie wyglądało oczywiście spalanie na gazie, czy jest duża oszczędność, czy nagle spalanie skoczy na takie ilości, że absolutnie to będzie nieopłacalne przy niewielkich przejazdach, czy tylko tu mówimy o jakichś długich przebiegach, czyli sprawdzimy na trasie, sprawdzimy na mieście, wszystko dla Was zweryfikuję. Także śledźcie moje odcinki, bo wkrótce będzie więcej tematyki o LPG w Fordzie. A co istotne, przede wszystkim czy samochód na tej instalacji prawidłowo chodzi, nie ma żadnych przeciwwskazań, nie wykazuje jakichś niepokojących objawów typu szarpania, dławienia się, jakiś brak mocy, spadek mocy lub też jak jeśli chodzi o właśnie przełączanie się z benzyny na LPG, to na przykład po długim czasie się przełączy, bo nie występują te czynniki, które potrzebne są do przełączenia się na LPG i jest to wtedy przy na przykład krótkich odcinkach trasy nieopłacalne. Sprawdzę, zweryfikuję, no i oczywiście koszty. Jakie są koszty? Jestem aktualnie poinformowany, że instalacja gazowa do tego silnika z dotryskiem benzyny, czyli nowoczesna instalacja firmy, tutaj no może nie będę reklamował firmy, jak chcecie, no to dajcie znać w komentarzu, czy chcecie te informacje odnośnie firmy. W każdym razie koszty to na dzień dzisiejszy 3400 zł do tego silnika. Także abyście nie przegapili żadnego odcinka, subskrybujcie mój kanał, wkrótce więcej informacji dotyczących właśnie LPG. Cześć!